drogie prezenty gotowe. Ja właśnie pakuję fajne gry planszowe. Ja szykuję misie, lalki, pajacyki, a ty, drogi wiacie, jakie masz wyniki? Spakowałem klocki, różne układanki trafią do Karola, Stefci, do Anki. Widzę, że do gwiazdki już się szykujecie. Najpierw Mikołajki się, wy o tym wiecie? Tak, tak, pamiętamy. I słodycze mamy. Drobne upominki na 6 grudnia są dawno gotowe, już od popołudnia. Mamy pewien problem. Co? Krąży taka plotka, że Mikołaja coś złego znów spotka. No coś. Podobno w elfach, w zacnych szeregach, mamy zdrajcę. Mamy szpiega. Mikołajowi chcą przeszkodzić. No co ty gadasz? O co tu chodzi? W naszych szeregach to niemożliwe. To nie są chyba wieści prawdziwe. Dobrze, w sobie aż tyle złości, żeby pozbawić dzieci radości. To tyle złości by w sobie chował. Ja ruszam w drogę do Ciechanowa. Elfy, słodycze wrzućcie na salę. Dzieci królewskie czekają na nie. Święty Mikołaju, zanim ruszysz w drogę, chcę cię poczęstować tym, co tylko mogę. Nie żałuj mi, proszę, jednej małej chwilki. Dzieci spróbowały Snickersów i Milki, a tu? Czekoladki. Smak ich całkiem nowy, sam przygotowałem. Przepis odgotowy. Spróbuj. Jeśli ci się to spodoba i ci posmakuje, w przyszłym roku więcej takich przygotuję. Pyszne, smaczne, brawo, znakomite. Dzieci za rok zjedzą je z zachwytem. Z takiej pracy elfu raduje się serce. Po tych czekoladkach energii mam więcej. Jednak dłużej drogi odkładać nie mogę. 6 grudnia coraz bliżej. Pora ruszać w drogę. Poszedł. Ale czy na pewno dotrze on do celu? Nie wierzył, że jest zdrajca pośród elfów wielu. Czekoladki zjadł ze smakiem. Nie spodziewał się, że ten zdrajca, że ten oszust, że ten szpieg to właśnie ja. Teraz już się mogę przyznać. W czekoladkach jest trucizna. Nie, niemożliwe. O Mikołaju każdy pamięta. A kto o elfach? Tylko od święta wspomni ktoś czasem, że cały rok chodzimy za nim prawie krok w krok. Tego chcą dzieci, o czym wciąż marzą. Elfy to wiedzą, elfy pokażą, że mogą spełniać dzieci marzenia. A ja chcę właśnie teraz wyjść z cienia. Koniec prezentu. Nie ma radości. Mikołaj u was już nie zagości. No to jestem w Ciechanowie. Adres szkoły mam już w głowie. Szkoła społeczna na Wyspiańskiego. Oj, coś źle się czuję. Nie wiem dlaczego. Iść nie mam siły, lecz mam nadzieję, że tu na ulicy dziś nie zemdleję. Jest coraz gorzej. Tu jest kręt kiszek. Oto zapraszam się wielką ciszę.
należy. Babciu, spójrz. Strój czerwony. Wydaje się jakiś znajomy. To Mikołaj chyba. Mamy grudzień. On przybywa właśnie w grudniu, w Mikołajki. Mamy problem. To nie bajki. Nie oddycha. Brak kontaktu. Co wynika z tego faktu? Lecę i sąsiadce powiem. Babciu, stój, stój. Dzwoń na pogotowie. Wykręć numer 112. Ja zaczynam własną akcję. 30 uścisków i wdechy dwa. To przywróci Mikołajowi życie. Raz, dwa. Raz. Halo. Halo. Ciechanu. Mikołaj. Mikołaj, ciechanu. Leż. Leży Mikołaj. No szybko, szybko. O. Co się tu dzieje? No się tutaj udało. Oj, było to szalestrowne. Zwariuję! Doktorku kochany, daj coś na wzmocnienie, bo babcia zemdleje i będzie zmartwienie. W pierwszej kolejności Mikołaja zbada. Wszystko będzie dobrze. Do wizyty w szkole na pewno się nada. Pani droga babciu jest dziś bohaterką i ze swego wnuka czuje dumę wielką. Pierwszej pomocy udzielił dziś Władek. Dla wszystkich dzieci może być przykładem. Władziunio Władeczek, najlepszy chłopak na całym świecie. Oj, pan babciu, babciu, daj spokój. To nic wielkiego. To pomagać to jest obowiązek każdego. I pomagać czy w dzień, czy też w nocy i każdemu udzielić pomocy. A Mikołaj znów wesoły i zdrowy. Nie ma na co czekać. Idziemy do szkoły. Plecak tylko wezmę. Do szkoły. Do szkoły. Chodź Mikołaj, na pieca prowadzę. Ale nie ujmę. Na upominki wszyscy czekamy. Zamknijcie książki oraz zeszyty. Oto już idzie nasz gość znakomity. O, tu! Chodźcie! Dzień dobry, dzieci! Czas szybko leci! To właśnie w zeszłym roku dzieci wskrzeszały wiarę na świecie. W tym roku również nie było łatwo spotkać się w szkole z radosną dziadką. Czyżby znów napad? Znowu brak wiary? Może tym razem to były czary? Ciekawy przygód jest każdy uczeń. W tym roku również nie było małe kłopoty. Tym razem miałem silne kłopoty, zatrucie. Może zbyt dużo zjadłem czekoladek, lecz w kłopocie przyszedł wasz kolega Władek. Gdy ja zemdlałem, on zrobił co trzeba. Brawo dla Władka! Brawo! Brawo!
szkole uczą nas w domu, jeśli masz komuś pomóc, wezwij pomoc i do akcji, nie bój się resuscytacji. Policz to dwóch. I raz. Jeszcze raz. I jak to było? Wezwij pomoc i do akcji. Nie bój się resuscytacji. Powtarzaj ten ruch. 30 do 2. I jeszcze raz. Wezwij pomoc i do akcji. Nie bój się resuscytacji. Powtarzaj ten ruch. 30 do 2. Ja tak zrobiłem. I kogo? Mikołaja ocaliłem. Komendant Makowski, dotarłem wieści na mój posterunek, że uczeń Władek ruszył na ratunek i pierwszej pomocy udzielił skutecznie. Mikołaj do szkoły dotarł więc bezpiecznie. Nikogo nie zdziwi zatem faktem wcale, że odznaczymy dziś Władka medalem. Brawo, Władek! Jedno, tu tylko powiem. Do wszystkich dzieci, nie tylko w Ciechanowie. Władek jest przykładem. Władek jest tu świadkiem. Gdy masz do czynienia z podobnym wypadkiem, nie bądź obojętny. Idź. Idź, Władka, przykładem. Wezwij pomoc, ratuj. Ktoś być może z nami? Brawo, Władek! Brawo! 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 Ciebie i babcię. Lecz czuję się dzisiaj trochę nieswojo. Dzieci czekają na spotkanie z Mikołajem. Dzieci wszystkim, wszystkim dzieciakom zawsze się zdaje, że to ja sam szykuję prezenty. No tak. To wszak mówią o mnie, że jestem święty. Tymczasem przy mnie przez cały rok są dzielne elfy. Kroczą krok w krok. Czego chcą dzieci? Ciągle pytają. One marzenia zawsze spełniają. Bez pracy elfów, bez ich fabryki, ja pewnie też byłbym nikim. Nic bym nie zrobił bez ich pomocy. One pracują we dnie i w nocy. Brawo, elfy! Brawo! Brawo, elfy! Brawo, Mikołaj! Brawo, elfy! Brawo, elfy! Brawo, elfy! Brawo, elfy! Brawo, elfy! Brawo, elfy! Powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo mocno w to wierzę. A elf, który zdradził? Ten, który zazdrościł? W łaskach Mikołaja nadal będzie gościł. Wie już, że Mikołaj nadal bardzo z elfy ceni, więc pogląd na te sprawy bardzo mu się zmienił. Z innymi elfami co dzień bez wytchnienia będzie spełniać wszystkie dzieciaków marzenia. I wasze marzenie realnym się staje. Teraz zapraszamy na spotkanie ze świętym Mikołajem. Ale